Hej, witajcie. To ostatnie, obiecuję, że to już jest ostatnie podsumowanie 2017 roku. Chcę zrobić coś takiego, co zawsze chciałem zrobić, co niekoniecznie spodoba się wielu z Wam. Uznacie ten film być może za nudny. Część z Was na pewno będzie zainteresowana, ale część prawdopodobnie za chwilę go wyłączy. Trudno. Chciałbym Wam pokazać, jak minął mi ten rok na YouTubie. Robiłem to już w pierwszym podsumowaniu, a teraz zamykam te podsumowania klamrą i podsumowuję mój rok na YouTubie pod względem liczby. I żeby to fajnie wyszło, teraz Wam pokażę to, co mam na ekranie swojego laptopa. Rozpocznę nagrywanie tego, co tutaj się dzieje. O, poszło. Tak? Teraz. Teraz poszło. Jak tutaj widzicie, mam taki panelik twórcy na YouTubie, gdzie są tutaj ostatnie filmy i tak dalej. Mnie jednak interesuje taka zakładka jak Analytics. Analytics to są wszelkie statystyki. Tutaj mamy, to jest ostatnie 28 dni, to nas nie interesuje, bo to przede wszystkim styczeń. Wybierzemy sobie poprzedni rok, rok 2017. I co tutaj mamy? Jakie pierwsze informacje nam się pojawiają? Pierwsza informacja to jest to, że oglądaliście mój kanał przez 12 milionów minut, prawie 13 milionów minut i to wychodzi 24 lata i 62 dni, jakby to, wiecie, rozciągnąć w czasie, w sensie minuta po minucie, bo to wiadomo, że to było w jednym momencie, wiele osób nie oglądało. Prawie tyle, co ja żyję, 24 lata i 62 dni, masakra. Druga ważna informacja, to jest średni czas oglądania, który wyniósł 4 minuty i 3 sekundy. No mówi to tyle, że średnio oglądaliście moje filmy przez 4 minuty i 3 sekundy. Jedni więcej, inni mniej. To nie jest chyba zły wynik. Wyświetlenia. 3 miliony 100 tysięcy wyświetleń. Mega dużo. Nigdy się nie spodziewałem tego, że mój kanał na YouTubie może wygenerować choćby milion wyświetleń, a tutaj 3 miliony 100 tysięcy. Ta liczba wyświetleń rosła w minionym roku lawinowo, można powiedzieć. Na początku przez pierwsze pół roku nic, później wzrost. Później widzę jakiś taki spadek, nie wiem, z czego to wynika. No i później już wzrosty. Tak samo zresztą łączny czas oglądania jest, wykres tak samo wygląda, także mega fajnie. Twoje szacunkowe przychody to sobie na chwilę zostawimy, przejdę do tego później. Oceny pozytywne, ponad 55 tysięcy łapek w górę, no super. Ja wiem, że niektórzy youtuberzy mają tyle pod jednym filmem, ale i tak bardzo fajnie, ja rzadko Was namawiam do tego, żebyście dawali łapki w górę, więc no tym bardziej. Jeśli robicie to sami z siebie, no to już w ogóle fantastycznie. Ocen negatywnych dużo mniej, tak 10 razy mniej w zasadzie, niecałe 6 tysięcy, prawie 6 tysięcy komentarzy, 4 tysiące udostępnień, 4 tysiące film na playlistach i prawie 19 tysięcy subskrypcji przybyło mi w 2017 roku. Ja wchodziłem w 2017 rok mając chyba 1000 subskrypcji, także no ogromny przyrost, bardzo jestem z tego powodu zadowolonym. Naprawdę super, że tak bardzo polubiliście to, co tworzę na YouTube. Dalej mamy statystykę 10 najpopularniejszych filmów. To jest statystyka biorąca pod uwagę przede wszystkim czas oglądania w minutach. Ile minut łącznie spędzili moi widzowie na oglądaniu konkretnych filmów. No i tutaj nie ma jakby zaskoczeń. Najpopularniejszy film mój w zeszłym roku to Co jeść, a czego nie jeść w KFC. I pod względem wyświetleń, i pod względem czasu oglądania był najpopularniejszy. Później jest oferta śniadaniowa w KFC, później cała prawda o McDonald's, McDonald's wreszcie na dowóz, czyli generalnie tematyka sieciówek. Później robi się ciekawie, bo jest film, który obecnie jest najpopularniejszym moim filmem na moim kanale, czyli Kebab z automatu. Obecnie jest to ponad 220 tysięcy wyświetleń. W 2017 roku było to 166 tysięcy wyświetleń, czyli prawie tyle samo, co film Co jeść, a czego nie jeść w KFC. Ale pod względem minut, pod względem czasu oglądania prawie że o połowę mniej. To po prostu wynika z tego, że no film o kebabie z automatu jest króciutki, trwa tylko 3 minuty, a reszta filmów trwa od 7 do 10 do kilkunastu minut. I stąd takie różnice. Kolejny najpopularniejszy film to Co jadłem w szkole oraz Byłem i jadłem na przystanku Woodstock, czyli to kompletnie inna tematyka, już nie sieciówki. Bardzo mnie to cieszy, że te filmy zostały docenione. Zwłaszcza Co jadłem w szkole, też Co jadłem na studiach jest tym 10. filmem, także no takie moje eksperymenty troszkę, a okazały się chętnie oglądane. Muszę się zastanowić, czy dam radę zrobić jeszcze jakieś podobne filmy w tym
No ale chyba nie, no bo co jadłem w gimnazjum, to jest to samo, co jadłem w szkole. W wojsku nie byłem, więc nie nakręcę filmu, co jadłem w wojsku. Co jadłem w przedszkolu, to nie pamiętam. Także no to chyba tylko taka jednorazowa akcja była. Co mamy dalej? Dalej mamy, aha, skąd mnie oglądali? No to 95% ludzi z Polski, no nie dziwota. Wielka Brytania, Niemcy, Holandia, Norwegia. Podejrzewam, że to są po prostu Polacy mieszkający za granicą. Pewnie was interesuje, ile ja na tym wszystkim zarobiłem. Przejdziemy teraz do tego. W ciągu 2017 roku zarobiłem prawie $1450, co w tym momencie wychodzi, ile to jest złotych? To jest prawie 5000 złotych w skali roku. 5000 złotych w skali roku, czyli to jest... No, zrobimy to kalkulatorem googlowskim, czyli to jest 400 zł miesięcznie. Dużo, nie dużo, fajnie, że jest taki pieniądz. Rozkładając to właśnie na miesiące, wychodzi, że prawie w 2017 roku na YouTubie zarobiłem tyle, żeby pokryć ZUS. Mam swoją działalność gospodarczą, no i tam ZUS trzeba płacić. Jako młody przedsiębiorca mam ZUS pomniejszony tam niecałe 500 zł, także to tutaj wychodzi na to, że to fajnie całkiem wyszło. Oczywiście tutaj jest taki wykresik, na początku roku do połowy roku te zarobki z YouTube'a były bardzo niewielkie, wzrosły masakrycznie w listopadzie, w grudniu, był duży wzrost od lipca do października. To są pieniądze, które zarabiam na reklamach, które pojawiają się w czasie filmu. Czasem na początku wyświetla wam się jakaś reklama wideo, czasem w trakcie się jakaś włączy, wyświetlają się takie reklamy graficzne też. Jeśli obejrzycie do końca w kontekście wideo albo w nie klikniecie, jeśli chodzi o te reklamy graficzne, no to ja wtedy dostaję tam jakiś pieniążek z tego. To są groszowe pewnie sprawy. Tutaj jeszcze, jeśli chodzi o te moje $1450, które zarobiłem, to jest też kwota, którą dzielę się z siecią partnerską. Jestem w sieci partnerskiej Video Brothers. Nie mogę wam do końca zdradzić, jak się dzielimy tymi przychodami. Zobowiązuje mnie umowa, a w umowie jest tajemnica taka na to nałożona. Jakie filmy były u mnie najbardziej dochodowe? Tutaj, no ciekawostka, bo kebab z automatu jednak był bardziej dochodowy niż film Co jeść, a czego nie jeść z KFC. Te dwa filmy rozdziela konfrontacja Pizzy Hut z Domino's Pizza, czyli pierwsza konfrontacja sieciowych pizzerii, jaką zrobiłem. Co mogę tutaj powiedzieć? No, kebab z automatu, $50, to jest jakieś 150 zł, jeśli się nie mylę. To jest 170 zł. Wyprodukowanie tego filmu kosztowało mnie 10 zł, bo tyle kosztował ten kebab, także można powiedzieć, że zarobiłem na nim 160 zł, szalone. Ja się cieszę za każdym razem, kiedy filmy mi się zwracają, w takim sensie, że to, co wydam na to jedzenie, to zwraca mi się później w postaci tego YouTube'owego przychodu z reklam. No, film Pizza Hut vs. Domino's Pizza mi się zwrócił. Co jeść, a czego nie jeść w KFC? No tutaj nie wiem, bo jednak zjadłem prawie całe menu, więc to trochę kosztowało. Tak samo oferta śniadaniowa w KFC też mi się raczej nie zwróciła. No, film z Turynu, tak powinna wyglądać pizza Maciej w Turynie, na pewno mi się nie zwrócił. Już nawet pomijając to, że musiałem wydać na nocleg, na przelot i tak dalej, po prostu nie zwróciło mi się samo jedzenie. Jak smakuje schabowy za 50 zł? Gdyby to był tylko ten schabowy za 50 zł, gdyby mi się zwróciło. Ale zjadłem tam jednak więcej rzeczy, więc też mi się nie zwróciło. No i generalnie no, są filmy, które mi się zwracają faktycznie. Są takie filmy, które mi się nie zwracają. To nie są wielkie pieniądze, w sensie to jest dużo pieniędzy dostać 5000 zł w ciągu roku za to, że tylko się tworzy coś na YouTubie, ale to nie są wielkie pieniądze, jeśli to miałby być mój jedyny dochód. Jeśli miałbym się z tego utrzymać, no to nie dałoby rady 400 zł miesięcznie, no dajcie spokój. Tak jak mówiłem, prowadzę swoją działalność gospodarczą. Moja działalność gospodarcza polega na prowadzeniu kanału na YouTubie oraz prowadzeniu bloga, więc no generalnie skądś te pieniądze muszę brać, a biorę je przede wszystkim z tak zwanych deali, z tak zwanych filmów czy artykułów sponsorowanych, czyli generalnie ze współprac komercyjnych, które zawsze są oznaczone. Jeśli macie moje filmy, które powstały we współpracy, no to tam zawsze macie taki napis, zawiera płatną promocję, no i to oznacza, że to jest współpraca komercyjna, że to jest no, film sponsorowany, ale też nigdy nie robię tak, żeby to były filmy, w których mówię coś wbrew sobie. Także jeśli w filmie sponsorowanym mówię, że coś jest smaczne i dobre, to uważam, że jest smaczne i dobre, niezależnie od tego, czy ktoś mi za to zapłacił, czy nie. Nie mogę wam powiedzieć, ile na tych dealach zarabiam, no gdyż zawsze są jakieś umowy podpisywane, a te umowy zazwyczaj mówią o tym, że kwota pozostaje tajemnicą, bla bla bla, więc no tutaj nie mogę wam mówić, ile zarobiłem, no ale generalnie na takich filmach sponsorowanych, na też artykułach na blogu, czy jakichś tam akcjach w moich social mediach, na fejsie, czy na Instagramie, no zarabiam na tyle, żeby móc się utrzymać, żeby móc prowadzić ten kanał, no bo to też nie jest tak, że ja nie wkładam żadnych pieniędzy w ten kanał, czy
czy w bloga. Zawsze chcę spróbować jak najwięcej, czyli zamawiam no więcej niż bym wydał na takim obiedzie tylko dla siebie. Muszę inwestować w sprzęt. Kupiłem w tym roku aparat, dzięki czemu te filmy są ładniejsze. Teraz mi tutaj świeci oświetlenie profesjonalne, żeby to jako tako wyglądało. No także no, na pewno są też jakieś koszty. Niemniej no, udaje mi się na tym zarabiać na tyle, żeby móc po pierwsze żyć, czyli płacić za wynajem mieszkania w Warszawie na przykład, oraz żeby prowadzić ten kanał w sposób profesjonalny, żeby móc dostarczać Wam treści 3 razy w tygodniu. Jeśli macie pytanie jakieś na temat zarobków, to śmiało piszcie w komentarzach. Tyle na ile będę mógł, to Wam na nie odpowiem. Co tu jeszcze jest ciekawego w tych statystykach YouTube'owych? Dane demograficzne. To jest bardzo ciekawa rzecz. Przede wszystkim oglądają mnie mężczyźni. Kobiety są w zdecydowanej mniejszości. Generalnie są to ludzie w wieku od 18 do 34 lat. Te grupy są generalnie do siebie podobne. Więcej mężczyzn ogląda mnie w wieku 25-34, a więcej kobiet jest jednak w tym wieku 18-24. Dlaczego mówię, że to jest ciekawe? Jest to dla mnie bardzo ciekawe, gdyż mój blog, który prowadzę od 7 lat, ma całkiem inne statystyki. Tutaj widzicie tam czas rzeczywisty, ale zobaczmy, jak wyglądały dane demograficzne na moim blogu. Zobaczcie, na blogu czytam je więcej kobiet niż mężczyzn. Nie są to tak duże różnice jak na YouTubie, tylko że na YouTubie to jest więcej mężczyzn, a mniej kobiet. Ale jest to bardzo ciekawe. Wynika z tego, że jednak faceci wolą oglądać, a kobiety wolą czytać. Wiek jest podobny, jakby tutaj, jeśli chodzi o wiek, to nie ma różnicy, no ale no, to jest taka ciekawostka. Generalnie statystycznie tak to wyglądało w zeszłym roku. Jest mi bardzo miło, że tak licznie i tak chętnie oglądacie moje filmy o jedzeniu. Mogę Wam obiecać, jest gardło mi zaschło, muszę się napić. Fajny mam kubek, to Wam pokażę przy okazji. Już go widzieliście, ale... O, fajny, nie? Nie chcę nic obiecywać, ale obiecam Wam, no obiecam Wam, że w 2018 roku będzie jeszcze lepiej, że będziecie jeszcze bardziej zadowoleni z tych filmów, że będziecie je chcieli jeszcze bardziej oglądać. Ja się będę starał, żeby one były lepsze, żeby pokazywać Wam jak najwięcej ciekawych rzeczy. Nie będę Wam dzisiaj może mówił o tych planach na 2018 rok. Nagram, myślę, jakiś film na ten temat pod tytułem Plan na 2018 rok. Albo co zjem w 2018 roku. Będzie też film osobny o trendach kulinarnych na 2018 rok. I to będzie chyba tyle z filmów zapowiadających ten już w sumie trwający rok. Oba filmy myślę, że niedługo. Może po tej serii z podsumowaniami zrobimy sobie chwilę oddechu i pokażę Wam jakiś inny film, który nagrałem już w grudniu. Mam takich filmów jeszcze sporo. Także będzie jednofilmowa przerwa na coś innego, a potem plany na 2018 rok, który trwa i trwać będzie jeszcze przez no 11 miesięcy. Ponad. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Jestem świadomy tego, że wielu z Was nie chciało oglądać tego filmu. Także tym mocniej dziękuję tym, którzy go obejrzeli do końca. To już w ogóle rewelacja. Widzimy się w kolejnym odcinku. Kolejny odcinek jest sobota, we wtorek. Widzimy się we wtorek. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie. Cześć. Smacznego.